indukcja magnetyczna w środku kwadratu jest wypadkową indukcji magnetycznych wytwarzanych przez prądy płynące w każdym z przewodników. I tak, prąd płynący w przewodniku A wytwarza indukcję pola magnetycznego o wartości mi 0 i dzielone przez 2 pi r. Wzór ten ma z lewej strony ekranu. U nas r jest równe połowie boku kwadratu, czyli a dzielone przez 2. Jeśli chodzi o wartość, to jest całkowita symetria i taką samą co do wartości indukcję magnetyczną w środku kwadratu będą wytwarzały pozostałe prądy, czyli prądy płynące B, w C i w przewodniku D. Różnica może być tylko i wyłącznie w zwrotach tych indukcji magnetycznych. Ustalmy je, stosując regułę śruby prawoskrętnej albo regułę prawej dłoni. W przypadku przewodnika prądu płynącego w przewodniku A mamy indukcję magnetyczną wchodzącą w głąb rysunku. W przypadku przewodnika B indukcja magnetyczna jest zwrócona do nas. W przypadku przewodnika C indukcja magnetyczna jest zwrócona w głąb. I w przypadku przewodnika D indukcja magnetyczna jest zwrócona do nas. Dwie indukcje magnetyczne w głąb, dwie na zewnątrz. Wszystkie mają takie same wartości. No to oczywistą rzeczą jest, że indukcja wypadkowa pola magnetycznego w środku kwadratu jest równa 0.